Hej, cześć, siemano, z tej strony Arolen i chciałbym z wami porozmawiać na temat nowych rzeczy związanych z Cattle and Crops, ponieważ twórcy opublikowali świeże materiały z gry i uznałem, że warto by było to troszkę skomentować. Okej, może skupmy się najpierw na mapce, którą nam pokazano. Na dole widnieje napis pre-alpha, not representative of final product. CattleandCrops.com. Okej, może co sądzę o całym tym zamieszaniu z prealfą, powiem na koniec, bo nie umieszkam tutaj troszkę tego skomentować, jednakże najpierw skupię się na samej mapce. Otóż jak można zobaczyć, w prawym górnym rogu mamy całą jakąś taką aglomerację miejską. Ciężko powiedzieć, czy tutaj jest nasze gospodarstwo, czy to jest jakieś miasto. Prawdopodobnie to jest jakieś miasto. Natomiast na różnych innych miejscach mapy możemy zobaczyć jakieś takie nasze gospodarstwa, bądź jakieś, powiedzmy, gospodarstwa takie robocze, co pozwala nam wywnioskować, że jest szansa na kilka gospodarstw w grze w pełni funkcjonalnych, bądź po prostu przeznaczonych do konkretnych celów. Natomiast sama aglomeracja wydaje się być trochę kiepskim pomysłem, jak dla mnie. Ogólnie sam kształt mapy wydaje się być w porządku, dosyć takim dosyć ciekawy. Nieregularne pola, choć troszkę dziwnie zaprojektowane, tak jakby twórcy mieli problem z zaimplementowaniem w pełni nieregularnych pól, tylko po prostu stawiali na konkretne wielokąty. Choć tutaj Giants pokazał coś podobnego, także ciężko powiedzieć, czy to cel zamierzony, czy ograniczenia silnika. Możemy na środku mapy zobaczyć także prawdopodobnie jakieś BGA, choć ciężko tutaj mi wnioskować. Widać jakieś takie zielone tło, kółka. Możliwe, że to coś właśnie związanego z BGA. Poza tym widzimy na północy, tak idąca z północnego zachodu na północny wschód rzeczkę, taką dosyć konkretną i przechodzącą jeszcze tak przez środek mapy w stronę wschodu, taką jakby małą jej odnóżkę, jakiś dopływ czy coś takiego, bądź odpływ. Możemy też zobaczyć takie troszkę rondo odchodzące od aglomeracji i odbijające w różne strony pól. Mnie tutaj troszkę to przypomina mapkę z Farminga 9, gdzie właśnie też takie rondo było i też pamiętam, takie fajne rozjazdy były na te pola. Także to wydaje mi się na plus, taki troszkę powrót do korzeni może. No i poza tym, jak dla mnie, nic ciekawego. Nie widzimy tutaj żadnych konkretnych terenów zielonych. Są co prawda te obrzeża, jednakże tutaj ciężko powiedzieć, czy to są obrzeża funkcjonalne czy ozdobne. Samych pól jest dużo, dosyć dużo, w różnych wielkościach, w różnym ukształtowaniu, jest w miarę okej. Mnie natomiast się nie podoba, że prawdopodobnie będziemy musieli po większość rzeczy zapieprzać do miasta z drugiego końca mapy. Ogólnie strasznie to dziwnie wszystko porozrzucane jest i po prostu może być czasem problem do czegoś się dostać. Nie wiem, może twórcy chcą to rozwiązać, że damy obiekty na mapie, a po prostu rozwiążemy to w interfejsie, że wszystko będzie można zrobić za pomocą interfejsu i nigdzie nie potrzeba będzie jeździć. Wtedy to będzie miało jakiś sens. Jednakże w tej chwili, nie znając takich szczegółów, mapka wydaje się być tutaj rozwiązana niepraktycznie. Nie wyobrażam sobie, żebym, powiedzmy, będąc tutaj w okolicach tego, powiedzmy, BGA, nagle zapierdzielać po coś do miasta. Tutaj też nie wiemy, czym to miasto się będzie charakteryzowało. Czy to jest w ogóle miasto, czy to jest główne gospodarstwo, bo tego też nie możemy stwierdzić. Oznaczenia są bardzo uproszczone. Te kolorowe kwadraciki, prostokąciki niewiele mówią. I można tutaj się domyślać, jednakże nie ma tutaj jakichś konkretnych wskazówek. Przyglądam się jeszcze temu tak dosyć dokładnie, czy może coś mi umknęło, jednakże niestety tutaj nie widzę nic, co mogłoby nakierować nas w stronę jakichś takich konkretów, co mapka będzie sobą reprezentować.
No i drugi screen. Drugi screen, Cattle and Crops Concept Art, not representative of final product. I mamy kartę Planning, dokładnie związane z questami, czyli zadaniami. Mamy tutaj, jak widzicie, transport, zlecenie z transportu. Mamy tutaj podane, jak długo jest ważne, jakie są wymagania, są levele, czyli można tutaj się domyślać, że będziemy sobie zdobywać jakieś tam poziomy w grze, jakieś tam expienie. Mamy wymagania, że potrzebujemy traktor, przyczepę do tego. Mamy ładnie pokazane, ile dostaniemy, ile na tym zarobimy, ile dostaniemy punktów doświadczenia. I mamy też pokazane, jakie są kary za po prostu niewywiązanie się z powierzonego nam zadania. Mamy tutaj 1000 zł, 1000 dolarów kary oraz minus 5% na punktów reputacji, tak. Czyli tutaj jakieś punkty reputacji dodatkowo nam będą miały wpływ na jakieś, powiedzmy, pewnie ceny czy ilość zadań, tak mi się wydaje, bo tutaj w nagrodach mamy właśnie plus 3% reputacji. Także wydaje mi się, że tutaj jakiś to wpływ będzie miało. Tłumacząc dosłownie, the mill to jest w młynie, jednakże nie wydaje mi się, żeby tutaj chodziło o młyn. Ciężko powiedzieć. Chociaż tutaj zależy też dokładnie od zadania. No mill, no mill. Deliver common wheat to the mill. Aha, okej, okay, mamy tutaj związane zadanie właśnie z młynem, więc można się domyślać, że po prostu dodatkowe punkty reputacji w tym młynie będą nam procentowały jakimiś tam zniżkami, a słabsza reputacja będzie po prostu zwiększać ceny. Wydaje mi się, że to jest realne i to wygląda sensownie. Mamy tutaj też sortowanie jakieś, mamy pokazywanie wszystkich aktywnych questów, sortowanie przez datę, czy szukanie czegoś konkretnego. Dodatkowo mamy pokazane tutaj w prawym górnym rogu obecną datę, godzinę oraz stan naszego konta. Dobrze. Teraz tak. Co ja o tym wszystkim sądzę? Miałem sobie darować komentarz, ale jedna osoba na profilu Cattle and Crops na Facebooku jakoś tak mnie nakłoniła, żeby co nieco na ten temat powiedzieć. Otóż tutaj może pozwolę sobie przytoczyć komentarz tej osoby, jeśli mi się załaduje. Okej, jest. Od razu pozwolę sobie to przetłumaczyć. Wreszcie, kolejny concept art. Wy ludzie planujecie wydać konceptową grę w przyszłości? Czy serio planujecie skończyć tego trolla? Tak mniej więcej. Tutaj generalnie gość nie wierzy w to wszystko, co wciskają twórcy Cattle and Crops i po prostu uważa, że to zwykły, marny troll. Cóż, ja może aż tak drastycznie do tego nie podchodzę, jednakże coś mi tutaj nie pasuje. Okej, mamy podawane szczegóły, ale teraz zauważyliście, że po tym jak zrobiono furorę tymi screenami w deszczu, z tymi kałużami i tak dalej, do tej pory nie pokazano żadnego konkretnego nowego screena. To znaczy pokazano parę nowych screenów, jednakże bardziej przedstawiające jakieś tam maszyny, kompletnie nic więcej, gdzie na tych screenach z maszynami no cudów nie ma, szczerze mówiąc. Znaczy, zależy może jak kto to odbiera, jednakże dla mnie tutaj to troszkę zalatuje farmingiem. Dodatkowo, co ma znaczyć silnik? Silnik przestarzały, gdzie twórcy tego silnika już zwyczajnie opracowali coś całkiem innego, swojego także. I dlaczego więc twórcy Cattle and Crops nie skorzystali z nowej technologii? Co zamierzają osiągnąć poprzez korzystanie z przestarzałego silnika? Tego nie wiem.
W dodatku, wracając jeszcze do samych materiałów, tak jak mówiłem, pokazano na początku właśnie te kałuże, czyli zrobiono jakieś tam zamieszanie, ale teraz nagle to wszystko ucichło. Nie uważacie, że z biegiem czasu dostajemy coraz to bardziej zdawkowe informacje? Mam tutaj na myśli, że po prostu coraz mniej konkretów, coraz bardziej owijanie w bawełnę. Mam tutaj, tak to wygląda, odtwarzając może myśli twórców, nie zarzucając im nic, po prostu tak staram się to zrozumieć. Może oni myślą, okej, zrobiliśmy szumu, teraz po prostu trzeba jakoś z tego wybrnąć, co robimy dalej. Ponieważ nie uważam, jakoby Cattle and Crabs od początku było projektem takim pełnoprawnym, gdzie po prostu zakładano wszelkie cudawianki od samego początku. I teraz zastanawiam się, kompletnie nie wiem, słyszałem różne plotki, ale nie chcę tutaj nic konkretnego mówić na wizji, nie znając dokładnie prawdy. Jednakże zastanawiam się, czy skala projektu twórców nie przerosła te wszystkie oczekiwania, czy po prostu nie dają sobie teraz tym wszystkim rady. Bo jak dla mnie, mając już w tej chwili taką technologię, jeśli na przykład biorąc pod uwagę te wszystkie kałuże i tak dalej, czymś tam mogą się chwalić, dlaczego tego nie robią, dlaczego dostajemy informacje tak rzadko i tak zdawkowo, dlaczego mimo upływu, nie wiem, kiedy po raz pierwszy usłyszano o Cattle and Crops, szczerze nie pamiętam, jednakże było to dosyć dawno temu, dlaczego od tego czasu otrzymaliśmy, przepraszam, policzę, raz, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, naście, 12 screenów i raz, dwa filmy z tego co widzę na ich stronie, plus dwa razy 360 stopni podgląd wnętrza traktora. Dla mnie to jest dziwne, że twórcy nagle tak ucichli i po prostu mimo upływu czasu to wciąż jest nazywane prealfą, nie nawet alfą zwykłą, tylko prealfą, czymś, co po prostu stanowi jakiś zalążek ogólnego projektu. Nie wydaje mi się, jakoby twórcy Cattle and Crops podchodzili do tego projektu w tej chwili z małymi funduszami. Jest to dla mnie jakby nierealne, bo z małymi funduszami praktycznie nie ma czego szukać w tej chwili na tym rynku. Zwłaszcza po tym, co ludzie od nich oczekują. Jednakże w jakiś sposób się gubią w tym wszystkim. I zastanawiam się po prostu, jak to dalej się potoczy, bo nie wydaje mi się, że w ten sposób, w jaki teraz oni podjęli próbę kontynuowania całego tego marketingu, ludzie w końcu o grze nie zapomnieli. Okej, tutaj widzę, że very nice, custom missions, tutaj... please release the game now, I'm excited i tak dalej, i tak dalej. Ludzie są podjarani, ale szczerze mówiąc ja już widzę mniejsze zainteresowanie aniżeli na początku. Nie wiem, co dokładnie zaszło wśród twórców Cattle and Crops, jakie były dokładnie zamierzenia przy całym tym projekcie, ale według mnie nie dzieje się tam w tej chwili nic dobrego i twórcy szukają jakiegoś rozwiązania, sposobu na wyjście z dołka. Osobiście jestem ciekawy, jak to wszystko dalej się potoczy i obyśmy nie byli jednak ofiarami dosyć rozbudowanego, nieśmiesznego żartu. To by było na tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.